Witas z tej strony, oczywiście Mafia Solec i bardzo serdecznie Jowos witam w kolejnym odcineczku na naszej polskiej wsi od biedaka do kozaka Farming Simulator 22, niczym od MTZ82. Brunczek jest ze mną. Dzień dobry, witam serdecznie. Tej masę w ziemniakach, jak tu coś czuję pomiędzy palcami, mnie stunka trochę u Wiro i mi pewnie do gumofilca padło, ale mniejsza z tym. Moma lipiec, co przeprata, trochę zimy, nie, to nie to przysłowie. Niedaleko pada jabłko od morza, także wiemy o co chodzi. Dzisiaj ciśniemy sobie dalej ze żniwami, nadal nasz jęczmień jeszcze nie jest gotowy, więc Bronek tu pięknie bierze się za żniwa przed naszą chałupą, koło naszej chałupy, może to tak bardziej nazwijmy, koło naszej chałupy. Żmaj na pełnej już odpalił, poprawiłem wreszcie dźwięki, to jest bardzo ważna sprawa, bo dźwięki są poprawione, jest troszeczkę głośniejszy i sami to ocenicie i powiecie, czy jeszcze go troszeczkę zwiększyć, czy też nie. Pszenica tu będzie pięknie wykoszona, Jozem już Brunkowi pięknie jadę tutaj ze 130 podstawić, bo 30 będzie mnie zaro potrzebna. Do ogarniania łobornika, przyczepę sobie podczepiam, jeszcze zapomniałem, żebyśmy dodali to manualne podczepianie, bo też myślę, żeby tutaj fajną robotę to zrobiło. Dobra, trójeczka, pojedźmy sobie na dwójeczce. Podstawię tą przyczepę, mam nadzieję, że Bronek to wszystko tutaj zmieści. Bardzo bym się z tego cieszył. Ogólnie Andrzej też dzwonił, czy by mu nie dali rady machnąć rzepaku. Trochę tak byli niechętni do tego wszystkiego, ale się zgodziliśmy. Powiedział, że przyczepy postawione, więc jeżeli damy rady, to możemy zwołać. Mówili, że to nie wiadomo, jak to tam z tym stołem będzie w naszym kombajnie. No powiedz co, trochę, bo ja chcę drugi raz poprzeczniak zrobić. Dobra, już cofam. Ja ogólnie sobie chcę jedną rzecz zaraz sprawdzić. W cieniu sobie stoimy. Słuchajcie, coś chciałem przed sekundą zobaczyć. Jestem kurna dziot. Teraz może zginąć. Dobra, na pewno plandekę muszę ci wziąć. A, wiem co chciałem. Gniecenie. Gniecenie sobie ogarnąć, bo gniecenie włączone jest. Dobra, czyli nie muszę... Tutaj ktoś z widzów napisał nam, że żmaj prawdopodobnie nie ma gniecenia, więc... dlatego też jest tak, a nie inaczej. O kurwa, serio, ja dwie przyczepy przyciągłem. Ja, kurwa, mówię, jest do podczepienia było, nie? Mówię, dobra, spoko. Ale kurwa, co ta 30 tak ciężko idzie? Ja pier... Nie wierzę, nie? Ja tak mówię, kurwa, przecież miałem podczepioną tą przyczepę. Nie patrzył, no to wyjadę teraz. Ordo, tam drugą przyczepę chcesz na drugi poprzeciąg? Ja, kurwa, przyjadę pszenica 10 do 100 hektara, zaraz nie. Jebałem się w kukurydzę jeszcze. Ja pierdzielę, nie wierzę. Ale dobrze się to dzisiaj widzę zaczyna, no. Ale zaciągnął ciapek, kopię ledwo set. Spierdolę, to zaraz coś. Burtę pogiłem całym jeszcze turem. Ja bym chciał widzieć twoją minę, jak ty zobaczyłeś. Ja mówię, kurwa, słuchaj, pierwszy moment jest taki. Odczepiłem i jadę do przodu. Kurwa, przyczepa jest, ja mówię, ja pierdolę, wózek jakiś doli, czy co? I on mówi, zaraz ja to sanki wózek wyjedzie, nie? I zostanie, jeszcze się łoboli. Mówię, nie, coś nie tak. Dobra, jako że to żniwa grube, to weź nim i u Tanasa zostawim tą przyczepę, bo nie dejcie, panie Boże, Brunkowi nie starczy. To akurat nie będzie musiał się tu, ja nie będę musiał mu tego sypywać. Będzie sypał od razu na tą drugą przyczepę. Niech ona tak będzie nawet dobrze, jest wyprowadzona, nie ma miejsca na gospodarce, także... Tutaj zaczę, wiadomo, w 30 to z kabiny singnę. To tam nie będę nawet tego sprawdzał. Jak to sypie, powiedzmy? Pewnie już tak 8 ton masz. Muszę, nie, mam właśnie tonę 200, ale muszę tutaj obrócić troszeczkę na asfalcie. Dobra. Tonę 200, także no nie wiem, powiem ci po pierwszym okrążeniu, czy dobrze sypie, czy nie, bo na razie to ciężko mi jest określić, w sumie, czy to jest dobry plon, czy nie. Wiesz, to pole jest dosyć małe, także tutaj też się nie ma co spodziewać jakichś nie wiadomo jakich rarytasów, także. O, ale to potrafiła czasami zaskoczyć to poletko, więc na razie było niech. Mam nadzieję, że będzie tutaj to dużo stąd. Że uda nam się ukościć naprawdę sporo. Ja dzisiaj na odcinek, powiem wam, byłem całkiem inaczej przygotowany. Całkiem inne rzeczy chciałem robić, ale niestety to nie wyszło. Gdzieś tam miałem w głowie sianokosy. To bardzo fajne sianokosy. Ale co się odlecie, to nie uciecze oczywiście. Dokładnie. Więc to tam luz. I tak patrzę, no kurna dziot. Dobrze, że chociaż to jedno pole się trafiło, bo bym musiał przewinąć cały lipiec, aby była lipa, bo bym nie mógł tego zrobić z racji tego, że ta was nie ma jeszcze poogarniane. Bo owiec też jeszcze nie jest, nie? De facto, ani owiec, ani jęczmin nie doszedł, więc bardzo późne, sierpniowe żniwa nam się tutaj, kurna, gdzie odszykują. Troszkę szkoda. No cóż, używam, jak trzeba, to trzeba. Nic nie poradzimy tutaj, akurat na to. Że tutaj akurat troszkę lepiej to mogło wyjść, ale ciul, gdzieś tam ten obornik mijałem w poprzednim sezonie. Dość często. I tak mówię, dobra, mamy to pole, fakt, że trochę pewnie możecie być źli, bo jakby nie patrzeć, jest to kolejny raz to samo pole na odcineczku. Teraz tak, czekajcie, ja muszę tu przerzucić
tutaj na druga, czy nie muszę przejść? Nie, tutaj mamy biegi. No powiem ci ogólnie, że raczej chyba się zmieści na jedną przyczepę, podejrzewam. Dobra, jest w porządku, coś z którym był mały problemito, ale już jest wszystko git. A ty będziesz rozrzucał obornik tam na tym małym, na tym mniejszym, tak? Tak, na tym tutaj koło dumu, bo tym przed chałupą mógłbym się bawić, ale mówię, dobra, na razie to tam wielki ciul. Zrobimy chociaż tutaj, bo tak szczerze, jedyny plus, który mnie dzisiaj ratuje w tym naszym odcineczku, to jest to, że mam do zrobienia chociaż jedyną akcję, pracowanie słomy w kostki w tym sezonie. I akurat z tego akurat bardzo się cieszę, bo jak wiecie, my już teraz prasę moma. Ogólnie na razie trzeba myśleć, jak zapłacić. Trzeba pomyśleć, jak zapłacimy za tą prasę. Mam nadzieję, że właśnie te wyjazdy nasze kombajnem w najbliższych odcinkach nam dużo w tym pomogą. Miałem bardzo fajną misję. Nie będę ukrywał, był bardzo fajny kontrakt. Był kontrakt na około 5000, więc myślę, że samego zboża jeszcze z tego by dało za jakieś 600-700, więc to by były naprawdę bardzo fajne pieniądze. Na pewno byśmy sobie praskę pięknie spłacili. No ale problem w tym wszystkim był taki, że mieliśmy odwieźć to zboże na produkcja nasion 320. Siedziałem chyba z 10 albo 15 minut, każdy praktycznie skup, każdą rzecz sprawdziłem, no mówię, kuźwa, no nie ma czegoś takiego, już mówię, zaraz będę do ludzi pisał, gdzie kuźwa takie coś można znaleźć na tej mapie, bo myślałem, że nerwicy dostanę, mówię, no nikuja nie wywieźli tego zboża, czy oni chcą, żeby my za granicę tym jechali zestawem, czy co, ja mówię, kurwa, Andrzej, słuchaj, ja oni mnie przyjedzie, nie będziemy kosić, bo nie wiadomo, gdzie to kurwa poodwozić, no i tak później czytam to jeszcze raz, produkcja nasion 320. I mówię, kurde, wiecie, tu u nas nawalone na tym gospodarce było tego wszystkiego. I była lipa, bo ten, że tak powiem, od misji znaczek wykrzyknikowy był zatkany przez nasze wszystkie maszyny, bo tu jest skupisko maszyn. I okazało, że to kuźwa jest do przywiezienia na naszą betoniarkę. Także powiem wam szczerze, nie wiem, ogólnie to pole było ogromne. Myślę, że spokojnie 1,5 hektara. Jak nie nawet większe pole to było. Koszenia na dwa odcinki. Się uginała, nie? Kurwa, już dzwoniłem po wszystkich tu po wsi, czy nie przyjdą może przegarniać z betoniarki ziaren wyciągać, no bo to przecież masakra by jakaś była. No ale mówię, nie no, bez przesady nie będziemy się w to bawić. No i niestety, co się okazało? 5 najlepszych misji. Wszystkie misje są właśnie na tą, że tak powiem, piękną produkcję tych nasion u nas na gospodarce, więc no... Troszeczkę nie ukrywam, zawiodłem się, bo naprawdę było piękne pole z wiatrakami. Z ale prawdopodobnie, no. Gdybyśmy to przywieźli do nas, dostalibyśmy to. To byśmy to by było nasze ogólnie. Tak, tylko że mordo wtedy byśmy nie ten. No wiesz co, nie dostali pieniędzy za misję ukończoną, nie? Serio? No, jakim cudem? No to jest nasz budynek. Tak no. Mi się wydaje. Kurde, no teraz to z jednej strony mnie trochę zagiąłeś, ale wydaje mi się, że. Żebyśmy nie dostali kasiorka. Ale by kurwa było bogactwo, nie? Ogólnie dobra, to jest inny jeszcze sytuacja. Patrz to co dzisiaj mamy do zawiezienia, nie? No. To jest, ale na nasz młyn. Czekaj, właśnie odnośnie młyna. No. Coś chciałem teraz powiedzieć, że my ten młyn mamy kupiony tak jakby na swoim gospodarstwie? Nie, ten młyn jest kupiony, żeby mogło nam się sprzedawać na... A no właśnie, dobra, to dobrze, że to powiedziałeś. Nie, on jest na młyn polu. No bo ogólnie jakoś kurde, był ten komentarz odnośnie tego młyna, że... Że na zero powinniśmy to dać i wtedy będzie sprzedawać, tak? Czy tak, to? Żeby sprzedawało nam, no. Dobra, to ja wiem pieniędzy. O tym wszystko, bo mi Janku to ludziska tłumaczył. Teraz słuchajcie, jeżeli my chcemy wozić za stałe pieniądze w sezonie, no bo to, że ja postawić, czyli sobie mogłem młyn dać na zero i jeżeli my byśmy zawozili, to by się sprzedawało, to jest wielki ciul, bo to by było mordeczki, my moglibyśmy to robić na każdy inny skup na mapie. Tak, danym... by była cena taka, tak, taka jest na dany moment, a my po to zrobiliśmy ten młyn, żeby właśnie mieć coś takiego, że my zawozimy, nie dostajemy kasy nic, tylko wiecie, tak jakby od razu fakturka jest rozliczana i przelew na konto idzie. I my sobie sami to tam ustalamy, znaczy sami ustalamy. Ustaliliśmy takie ceny, żeby i my i sąsiad byśmy mieli takie same. One są w granicach tak, jak powinny być w zimę mogą być większe, dlatego też, no mówię, jest ryzyk fizyk, ale i tak na pewno jest to bardziej opłacalne sprzedawać, że tak powiem, od razu żniwa. Dla nas, jeżeli potrzebujemy tych pieniędzy, niż wszystko później znowu w zimę wozić na kolonie, którą oglądacie praktycznie co sezon.
Więc no dlatego też tak robiliśmy, aby to nie dostawać pieniędzy od razu i żeby te pieniądze byśmy mogli sobie sami, wyliczając ile za tonaż możemy tych pieniędzy sobie dostać. Wiecie, dodawać pieniądze możemy co do złotówki, więc to te rozliczenia są tak fajne, że nie musimy sobie wchodzić na drugie gospodarstwo i dzielić się z tym, z przesyłaniem pieniędzy, tylko jest ten fajny plusik, gdzie możemy sobie ogarnąć coś takiego, że po prostu dodajemy sobie te pieniążki tak jakby przez nasz modzik. I moim zdaniem jest to o wiele, wiele lepsze i czy realne? No pewnie nie, bo choć czasami u gospodarza do rynki by ci zapłacił, więc no powiedzmy, że jest to dość w miarę realne, tak? No, dlatego no mówię. Tym młynem wyszło, tak zarobiście. Tutaj jeszcze nawiązując do tych od razu gdzieś tam to, co było mówione o ziemniakach. Tak jak dostaliśmy te piękne komentarze na temat ziemniaków, ten jeden, który już wyróżniliśmy na Bronka odcinku, serdecznie pozdrawiamy oczywiście. To z ziemniakami będzie zrobione to samo, prawdopodobnie będzie jakaś restauracja, coś w tym stylu, z którą mamy ugadane, że dostarczamy jej ziemniaki, ponieważ nie wiem, będzie tam miała i na frytki, i na normalne obiady. No, ale niekoniecznie musimy to robić cały czas, tylko na przykład, nie wiem, na 3 sezony zrobić ten kontrakt, tak? Tak, to będzie na przykład 3-sezonowy i powiedzmy, że wam się to spodoba, jak wywozimy te ziemniaki, że nie musimy, bo ja nie ukrywam, wyszedłbym jak najbardziej z tych zimowych odcinków. Z racji tego, że już trochę się to znudziło, można zrobić na przykład teraz 3 sezony, będziemy naprawdę porządnie sprzedawać te zboża, to wszystko. Dobra, wiecie co, nie będę już tutaj teraz odpierdzielał lipy. Jadę sobie doładować zawsze taką ciepłą. Powiedz mi, ja mam skoszone tutaj, to mam jechać tam do tego, do Ginka, tak? Tak, jedź do Ginka, tam już sobie pozaczynaj, w razie W, to mnie tutaj na tym oborniczku gdzieś tam... On tam mówił, że on zestaw tam podstawi chyba, nie? Tak, on ma tak, on mówił, że tam już czeka w razie W. A, no dobra, więc, okay. Tam spokojnie. Jakby nie było, to tam wiesz, zadzwoń do niego, on będzie. Chwila, momento. Czekaj, ty pojedziesz tą drogą już? Jo. Dobra, to ja tu już ci nie zostawiam miejsca wolnego. Tak zrobię, żeby po prostu to dobrze. Kurwa, rura się zaciła, o dobra, idzie. Żeby mi to pasowało. Cyk. Gdzieś tam, jak będziesz miał chwilę, możesz mi załadować drugi rozrzutnik, to bardzo chętnie sobie go rozrzucę. A teraz tak, byśmy musieli machnąć tu, jak to jest? Jest tu trochę, jest. Pamiętasz, gdzie mogą być widły? Do czego? O, a dobra, ja se szykowałem to pod obornik. Nieważne, mordo. Dobrze, nie ma problemu. Czekajcie. Sobie widły, tak? Z racji tego, że chcę je złapać. Dość realnie. I teraz nawracając, bym chciał zrobić coś takiego, że po prostu idziemy na ten kontrakt 3 sezony, możemy się ugadać, że sprzedajemy też te zboże od razu po żniwach, żeby nie czekać. Ogólnie te pieniądze bardzo by nam się teraz przydały w najbliższym czasie, więc nie ukrywam, że to by nie było głupie i na przykład zrobimy coś takiego, ludziska, że od najbliższego sezonu już może nie od tego, choć możemy nadal sprzedać i ci powiem, że to by nie był głupi pomysł, żeby sprzedać wszystkie zboże, które my potrzebujemy i nie robić odcinka zimowego, bo tak, możemy. My sprzedamy, mamy do sprzedania chyba jęczmień jeszcze z tamtego pola, jeżeli wyżniwujemy, bo pszenica i owiec zostają prawdopodobnie na pasze, ale jeśli będziemy widzieć, że coś nam, wiecie, o Boże, mordo, kasiłeś kurwa kombajn? No a co? Boże, u mnie było słychać tak, jakbym siedział w kabinie. Co ty gadasz? No z niczego mi... O kurde, weź go odpal. Odpaliłem już. Aha, a weź go zgaś. Zaraz, poczekaj do końca. Dobra. Ja pierdolę się, że straszyłem. Ja z widłami i na to. Nie no, masakra, co to się dzisiaj odwala. Pewnie ja jestem odcinek. No, nieraz już na niektórych serach takie coś było, że było słychać te dźwięki. Panie tu z kombajnem, dobra, mniejsza z tym. Także byłbym za tym, że sprzedamy wszystkie zboże, co będziemy mogli w tym sezonie. I ziemniaki już na ten sezon też wywieziemy sobie, z tą restauracją tu zagadamy. Co i jak, podpiszemy jakieś kontrakty, powiedzmy na 3 sezony. I po tych 3 sezonach możemy zrobić sezon taki postojowy, w sensie, że sprzedajemy na spokojnie wszystko. Czyli zimowy odcinek możemy zrobić, bo myślę, że raz na jakiś czas zimowy odcinek ludziska by sobie tutaj obejrzeli, bo to fajnie będzie wyglądało. Dlatego też tutaj moim zdaniem, no to by był naprawdę bardzo fajny pomysł, aby się tutaj z tym wszystkim tak właśnie pobawić, a nie inaczej. Także tutaj przejdziemy chyba tak, dobra. Dobra.
A, ja tak mówię, czemu nie przejdziemy, bo prasa była rozłożona. Bo Sianokosa chyba chciały się nikomu prasy składać, tak mi się wydaje. Pierdziela, a my jesteśmy bogaci, ja nie mogę. O, ogólnie mamy, jesteśmy rolnikami, także spoko. Mamy kasy... No. Nie będę mówił brzydko nie już. Nie będę mówił jak. Ogółem całe te. Ale no, słabo z kasą stoimy ogółem. Trzeba skombinować pieniądze, słuchajcie, na to, żeby oddać. No dlatego właśnie te misje, nie? O Boże, czemu się zrobiło 5 nagle? Bo my mieliśmy co? 21 chyba, Morko. No 21. Czy kupowałeś? Piwo sobie wziąłeś w sklepie, czy co? Papierowy. A, papierowy, że... Nie, pracownika musiałem na chwilę zatrudnić, wiesz? A, dobra. Bo ja pierdolę, to weź mu nie dać, to weź będzie oddał te pieniądze, bo my nie mamy. Jedno szczęście, że zauważyłem, że chyba mamy minus był zaraz, nie? Ja pierdolę, 5 zł nam zostało na koncie. Cześć, nie 5. Ja mam 5. Ja mam... No kurwa, daj mi tę złotówkę, co masz w kieszeni. Ja mam jeszcze złotówkę w kieszeni. A, no idź, ja nie mam ją. Ja, ty, to ty masz 6, ja mam 5. Ja pojebany, ty pojebany, no to mamy komplet, no kurwa. Ja pierdolę, no mama 11 zł jak coś. Ale kurde, bogaci. Chcesz to zadzwonić do tego Jangura? Jak on tam miał, co my prasę kupowali od niego? Jangur? Jangur? Ja już chuj, zapomniałem. Czambur? Dangur, nie wiem, Dangur. Jakoś miał na J chyba. Jakoś no. Jarzum muszę... może. Jastrząb. Jednaście mu wyślę wtedy. Wróbel wpierdalę do domu. Już piąta tych magazynów nie ma. Także, no to weź mu zadzwoń, że jak coś, to ma 11 zł, że nawet na paliwo nie stary, że mu przywieźć tą gotówkę, także jak coś, to jeszcze poczeka. Że kopertę mogę ewentualnie zabrać. Że nam się krowa mało cielić, może dwa cielonki da, to może jednego. Mało cielno, na wycieleniu ona jest. Nie wiem, by tam potrzebował, choć on brudni ma w stodole, bo mu urwało. A z Ginkiem, dogadałeś się za hektar, to ile? 1900, ja chyba wyjdzie za całość. No tam... Nie, 1300, sorry. Tam to wyjdzie coś. To nie będzie źle, powiedział, że nie będzie źle, dobrze się rozliczy. No bo go kumbajnista wystawił, bo oczywiście jak to kumbajnistami tu na wiosce jest. Miał kurwa od rana do niego przyjechać, no ale oczywiście jak kumbajnistą. No. Na drodze jechał, sąsiadka wyszła, żeby na hektar wjechać. No i wyszło wczoraj tak, że niestety no wjechał na ten hektar, przez pół dnia nie dojechał. I oczywiście kombajn się roz, nie będę mówił jak. I dzisiaj ten kombajn robi, także kombajn nic nie będzie miał. Także mówi, żebyśmy do południa... Teraz przez to musimy bez stołu zapach chodzić. Tak, do południa mówi dobrze, jakby my podjechali. Jeszcze taka, żeby on strzelać nie zaczął. Jak rano tej wilgoci trochę załapie. Także Bronek pojechał i już mu tam... sobie dokażę. No kurna, dziodło na Soboskisku, naprawdę przeło ogromne jest, ale tylko łobora będzie tu stała. Oczywiście ta zostanie tutaj z nami, bo za dobrze to wygląda, żeby no już mówiliśmy, było. Że chcemy mieć dwie, tak? Tak, także tutaj ja już się nie mogę doczekać budowy, ale no myślałem, że zaczniemy budowę chałupy w tym sezonie. Na razie póki co chyba nie zapowiada się. Nie zapowiada się na to, żeby... Na razie na chlip nawet nie mamy za dobrze. Może sobie coś uda samemu łupiec. Mąkę będę gniótł, tak. Tego gitka, ten rzep oklepić sobie będzie na pszenica, ty. No nie godaj. No. Serio? Kurwa. Wiedziałbym, miał mnie kurna, dziotki, jak tam mówię. Półko opierdzieliłem 3 tony. Dobre, wąglane zestawy mam już. No i duże pole, no. Już fajnie by u niego nie przelecił, chociaż bo u nas jakbyśmy mieli na tym tyle moment rzep okosić, to nie wiem, czy tego było w ogóle. No ci powiem ciężka tak. Sprawa. Może sobie cofniemy, zrobimy już ten pokos. To tak ciężko wyprasować, nie wiem jak tu sobie pozaczynać. Chyba powinno być dobrze. Dobra, bo chyba to Kogi, nie, można by się byłoby pobawić w grę w ciemno normalnie. Nie wiem, czy widziska oglądacie na playerze, to teraz to leci na TTV. Gra w ciemno, ogólnie kiedyś z dzieciństwa. Jak często byłem chory i praktycznie... To z kopertami. Co? Nie? Tym? Nie, to nie. To jest z paczkami. Ciemno, kiedyś kontenery. Ja uwielbiam na Discovery, oglądałem wojny magazynowe. No to wojny magazynowe też oglądałem. Też, uwielbiałem to po prostu oglądać kiedyś, jak non stop chorowałem, praktycznie większość spędzałem w domu. Także Discovery u mnie leciał od Pogromcy Mitów po właśnie wojny magazynowe 13-14 i wiele, wiele innych rzeczy. A ja ci powiem, że akurat Pogromcy Mitów nie lubiałem. Ja lubiłem sobie od czasu do czasu, bo nie każdy odcinek był super, ale coś tam można było sobie fajnego. No niebezpieczniejszy zawód świata to było. Też było super. No mówię, tego... Kurwa, sąsiadkę pierdolnąłem kołem. Aż podskoczyła, nie? Miejsca z tym, niech ona sobie tam dobrze żyje, noga ją chyba ledwo kuśtykła. A gra w ciemno, to ja pamiętam to co Ibiś prowadził tą gęcę z kopertami. Biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa? Nie, to nie, to były z koperty, a w środku na przykład było 10 tysięcy, a w drugiej kopercie aha, dobra. Pani bierze tą czy zmienia, dobra. No, dokładnie. Takiego. A z każdej drużyny biorę po 200.
No to nie, to wtedy co innego. To było co oni w tych taki siedzieli, co... Kurde. No wiem o co chodzi, wiem o co chodzi, tak, nie trzeba. Walki po kasę? Nie, poczekaj, coś takiego, jakoś tak się nazywało. Walka o południe. Także nie ukrywam, ostatnio się wciągnąłem, to jest w ogóle nowy sezon, nowe odcinki. Kurwa, dobrze, że sąsiadce ten klapek nie spadł, bo ona ledwo idzie. I powiem wam, że naprawdę czułbym się w czymś takim. Ogólnie kiedyś jakby było to gdzieś blisko, to bym pojechał i sobie jak policzytował taką paletę, naprawdę. Gdzieś tam sobie oczywiście zawsze jak oglądamy z moją panią, wspaniałą ogólnie dla wszystkich kobiet, Bóg zapłać. Ogólnie całe te Bóg Duża zdrówka oczywiście, dla was życzymy. Wiadomo, procent na tym kanale kobiet jest niewielki, ale myślę, że jakieś się znajdą, czasami potraficie pisać z konta mamy, także możecie też oczywiście z konta mamy odpisać dziękuję. I ucałować duża zdrówka, uśmiechu na twarzy, pociechy z mężów, z synów, i tutaj całe te, wracając od Tereski, nie będę mówił co zrobiłem. I naprawdę gdzieś sobie obstawiamy te paczki, mega mnie to jara, więc nie ukrywam. Bardzo by się tutaj nam takie pojechali na... Choć za 11 zł nie wiem, czy kurwa byśmy jakąś licytację mordo, podjęli. Ja ci zapakuję paletę, owinę ją streczem. Kurwa, dasz ty siaka, to ci montam. Dobra, to weźmy sobie... Będzie spodziewanka dla ciebie. Ogólnie tak, jakby była to paleta z nawozem, z azotami jakimiś, no to ci powiem, że może im warto było policytować, nie? Ale teraz to ci powiem, jakby zrobił takie palety z nasionami, ze wszystkim, to bym na licytację sąsiadom by pojechał, nie? No. Może by co trafi ciekawego. Nie no, jajca jajcami, ale naprawdę pieniędzy mamy mało i faktycznie ten pomysł, który powiedziałem, żebyśmy to w tym sezonie sobie posprzedawali i poogarniali, bardzo nam się przyda, bo nie wiem ile spodni Bronek ma i ile ja jeszcze w kurtkach mam kieszeni, ale no na kombaj to za chuja raczej nie uzbieramy. A sąsiad kombaj zmienił? Nie jeszcze. Kurwa, widzę na promocji. Żartujesz. Nie. A coś ciekawego jeszcze jest? No, pryskiwacz, no, 9 tysięcy litrów, 48 metrów. O Jezu, to chyba nie bardzo było, co? A mapę na raz pyska. No, ale ty, chcieli mi ścieżki, to nawet by pasowało, bo by tylko jedną ścieżkę zrobić, za dużo bym nie wgniecił. Ale jest przystawka do ścieżkarni, do zbierania trawy, jak coś. Tak, no właśnie, tutaj tam. A propos ścieżkarni, to tak jak mówili, no, ten sezon jeszcze nie. Gdzieś tam już coś tam se znaleźli, ale no niestety... Kurna, no nie ma funduszy, nie ma funduszy. Sąsiad powiedział wtedy, że 3 tiry sobie maszyn zamawia zamiast sieczkarni. Więc miejmy nadzieję, że mu to dobrze wyjdzie. I za sezon już obiecujemy, że sieczkarnia się pojawi. Powiem wam, że nawet dla nas lepiej, bo wiecie, sieczkarnia sieczkarnią, ale też jakiś odwóz trzeba w miarę zaplanować. Szkoda, że nie ma usług doświadczenia kiszonkowej. Wiadomo, no. Ciężko by się to obliczało, bo raczej gra by musiała sobie obliczyć, ile z pola ściągnie się materiału. Musiał być jakiś silos. Wiadomo, no też tu teraz nie ma co wydziwiać. Można by było jedynie wstawić sobie coś takiego. Czyli na przykład, nie wiem, Adaś ma gospodarstwo i robimy sobie taki odcineczek spontaniczny, że jedziemy właśnie do niego na gospodarstwo z odwozami, sieczkarnią. Moim zdaniem coś takiego na pewno spoko, umawiamy się na jakąś kwotę pieniędzy, no bo kurde, no kupując sieczkarnię w takich małych gospodarstwach, jakie my mamy, jakie ma Tanas, no jest to, wiem, że troszeczkę nierealne raczej moim zdaniem. Bo jakby na to nie patrzył, bo to sieczkarnia w takiej gospie, gdzie kosisz, nie wiem, może z 2 hektary tej kukurydzy na ziarno, no to tak by się nie opłacało na pewno. Dlatego też będziemy coś rozkminiać i takie, wiecie, jestem ciekawy waszej opinii, a wy pomysły również macie zajebiste. Bo nieraz było tak, że tutaj zaskoczyliście nas fajnymi pomysłami, na przykład jak z tymi ziemniakami, czy tam gdzieś właśnie z tą stałą ceną na młynie, więc myślę, że naprawdę bardzo fajnie by to... by to mogło wyglądać. Nawet myślę, że nie wiem, Adaś nie ma chyba serii singla żadnej, chyba nie, ale na przykład, nie wiem, do Jankusa moglibyśmy skoczyć, on chyba nagrywa na swojej mapie, ma jakąś serię singla. Myślę, że takie na przykład Żniwka, czy u kogoś randomowego podskoczyć sobie na jego serii i zrobić taką kukurydzę na kiszonkę. No spoko. Czemu by nie, niech się to wszystko zwraca. Byleby tutaj teraz nam się ten sezon jakoś w miarę zwrócił, bo nie ukrywamy, no na razie ciężko od tego dna się odbić. Ale najważniejsze, że prasa już z nami jest, już mamy trochę poprasowane. Słoma w stoku również jest, daj Boże, żeby się tylko nie zapoliło. I można się bawić. Dobra, powiedz mi, czy ty ładowałeś mi obornik? O nie. Kurde, nie ładowałem. Nie szkodzi, ja jadę wtedy pokombajnować. Bo ja dopiero skończyłem kombajnować, wiesz? Ale całe pole? Nie! Ja pierdolę, bo już nie wiedziałem, czy rower brać, czy nie. Zostawiłem ci. Gdzie damka jest?
Danka? O Danka w domu, kurwa, dzisiaj została. Ty masz... Ej, ktoś ukradł rower. A jest tu, dobra. A gdzie będziesz chciał, a ty, gdzie będziesz rozrzucał jeszcze? Poczekaj, bo drabina mnie zabiła. Gdzie ja będę rozrzucał, a obornik? No tam jest niedokończone. Aha, ile zrobiłeś? Jozym zrobił dookoła raz i tu od tej strony... Dobra, drabina tam, nie chcę się zahaczyć. Nieważne. Bo się zastanawiam, co robić, czy jechać, rzucać naprzeciwko domu też. Wiesz, co byś mógł zrobić? Kurna, gdzie ty nie wiem, ile te żniwa mi zajmą. No. Ale mógłbyś, mordo, zebrać może belki i te kostki. Już by było też kolejne pole w razie w coś... Chyba, że chcesz na odcinku sobie pozbierać. Nie, nie chcę. No to weź, poprzerzucaj sobie do obory. Ja to nie będę patrzył. To sobie poprzerzuć je pod obory i do obory sobie później wrzuć, bo chyba nie ma sensu zbierać to na przyczepę. A później, wiesz... Lecieć sobie normalnie. Dobra, coś ogarnę. No więc pozbieraj sobie belki i też będziemy mieli już to w jakiś tam pewien sposób. Obornik na załadowany masz. To z głowy, dobra, Bóg zapłać, szybko to proszę. Proszę, zapierdalaj, hopie. Przed tył, przed tył, przed tył, przed tył. Dobra, rower zgasiłem, żeby tu dynamo się nie zapaliło. Ale mordo, ładnie pracę nakryłeś plandyków na polu. Dobra, nie szkodzi, bo to by... Zaleski gadał, że będzie... Nie no kurde, padło. Ja muszę chyba na przyczepę to powrzucać. Dobra. Bo to no jak kurde... chcesz, to już nie, tam... bo to jest gładzić tak daleko, to... Nie wiem, właśnie chciałem dzisiaj pokosić, nie chciałem, żeby was tutaj znowu żniwami zamęczać normalnymi, zbożowymi. Chciałem zobaczyć, jak nasz żmaj będzie sobie radził tutaj oczywiście z rzepakiem. Wiadomo, brak stołu, tutaj gdzieś tam w rąbie sobie gadamy i mówi, kurwa, gdzie tu rzepak chodzi, to już gadali, że rzepak będzie jak nowy kumbak. Ale kiedy mówię, chciał to? W poprzednim odcinku gadałem, że będziemy kosić prawdopodobnie za dwa sezony wchodzi w rzepak, a Bronek tak to tak. Przepraszam, nie słuchałem tego. Więc nie wiem. Jeżeli może Jankus by chciał się pobawić, nie wiem jak to w ogóle wygląda dodawanie stołu do rzepaku, bo chyba raczej w żadnej konfiguracji my tego stołu do rzepaku dodać sobie nie możemy, bo w ogóle ten header jest modyfikowany przepięknie, wręcz bym powiedział, ma naprawdę tyle rzeczy jak i żaden inny, że możemy sobie tutaj te części wkładać, jak i bagnety, tak i tutaj rozdzielacze łanu, to i pełno rozdzielaczy przeróżnych, bizonowskich, tych kolczastych czy jakichś tam innych. Mamy w modyfikacji garażowej, więc nie ukrywam, że tutaj może na którejś z konfiguracji ten stół do rzepaku by się pojawił. Myślę, że to gdzieś jak będzie więcej czasu, można się pobawić. Ja szykując tutaj serwer, nie pomyślałem nawet o tym, więc no wyszło jak wyszło, ale czemu by nie. Tak dość szybko mi tutaj fajnie idzie, więc myślę, że dużych strat w tym rzepaku by nie było, no ale oczywiście, jeżeli my w ten rzepak byśmy szli, miałoby być to przed zmianą oczywiście kombajnu, to myślę, że prawdopodobnie ten stół do rzepaku, no już byśmy musieli, chociaż do swojego gospodarstwa tutaj, na spokojnie to mieć. Kurde, widzisz, poprawiałem dźwięki, miałem coś jeszcze zmienić, zapomniałem o kamerze. Muszę sobie chyba normalnie kartkę zrobić, żeby to ogarnąć, choć nawet jeszcze poczekam, bo wy teraz napiszecie, jak w ogóle słyszycie mnie, jak słyszycie Bronka podczas żniw, bo jestem tego bardzo ciekawy. Ogólnie podniosłem o 0,2. Niektóre tam były na 1,0, podniosłem na 0,2, więc w razie W mam tam tą poprzeczkę jeszcze błędu na 0,1 na przykład, czyli na połowę zmniejszenie. Ale wydaje mi się, patrząc na to, co wchodzi w OBS-ie, czyli lekko na żółte, to powinno być w porządku. Gdzieś tam na pewno odległość tego dźwięku jest słabiutka, z racji tego, że ja jestem daleko od kombajnu, czyli w sensie kamerą oddalony, no to niestety on tutaj gdzieś nam zbytnio nie drze tej japy, a no żniwa nie ukrywajmy, no taki silnik przy tym kombajnie to na pewno powinien tutaj dać nam troszeczkę czadu. Prawdopodobnie mam w jedną, w drugą i jest koniec. Także ja jak będę sobie rozrzucał ostatnią, znaczy jak będę rozrzucał obornik ostatni ten... Ja z Ginkiem pogadam, żeby ten pojechał wtedy. Tak, to pogada z nim, żeby on tam... Dwuniu, się, żeby my rozliczyli, bo przydało się chociaż na chleb, żeby coś tam mieć. Ogólnie gdzieś tam plany były bardzo duże. Dobrze, żeśmy się z tym wszystkim powstrzymali i też żeśmy nie nachapali tych maszyn, które gdzieś tam chcieliśmy, czyli na przykład wózek do wapna i inne takie, bo powiem wam szczerze, że na ten sezon byłoby bardzo cienko. I mielibyśmy tych najważniejszych rzeczy, jakimi jest praca i kombaj do ziemniaku, no ogólnie na niego też jeszcze nie mamy, ale myślę, że to tam się zbierze, jakoś damy radę, jeżeli ten jęczmień, myślę, że koło ta nasa jęczmień cały sprzedany pozwoli nam kupić kombaj do ziemniaku. Tak, tak mam, takie mam wrażenie. Oby.
do tego, co tam jeszcze nam dojdzie. Może jakieś jajeczka wrzucimy, coś tam, jakieś duperele dołożymy, ale wydaje mi się, że tutaj powinno się to udać w pewien sposób, żeby cały jęczmień sprzedać. Jeżeli nie, no to sprzedamy może jeszcze świnie, ogólnie czekajcie, idę tam zobaczyć, jak to u nas te świnie sobie dają radę, bo będą do sprzedania świnie. Będą do sprzedania świnie, jest lipiec. O, widzę, że ściana przerzucałeś. O? Przerzucałeś kostki ścianem? Boże, ja mówię, kurwa. Jakie siano? Przecież łąka jest na drugim stadium rośnięcia dopiero. Nie, ale tak, przerzuciłem, bo wiedziałem, że jak będziemy dorzucać coś innego, to będzie się to dziwnie łapało, a jest tam miejsce i lepiej nawet się do paszowozu to wrzuca, więc po prawej siano, po lewej zboże. Ja na razie słomę też walę tutaj blisko, ja też będę czatą dalej. Tak, to tam będzie chwila, to się na pewno to poprzerzuca. Nie układamy tego już chyba drugi sezon, bo nie ma sensu, więc naprawdę spoko. No tu Winek na przeciąg nastawiał, ale on jeszcze gdzieś tam później chciał, żeby mu na zboże jechać. Więc zobaczymy, jak się uda, to mu pojedziemy jeszcze zboże wykosić. Un, jak się nie mylę, o pole tam koło tartaku. Koło ostatnie praktycznie, jakie jest na mapie, więc jeśli dobrze by to poszło, to prawdopodobnie będzie mu jeszcze tam to kosić, już zboże. Dobra. Spoko. No zawsze to tyżek, powiedzmy, byłoby same 3000, jakby się udało. To zawsze ten plus jakiś jest, nie? Powiem wam tak, ludzie, zawsze zarobek, a jeżeli na odcinkach tej roboty aż tyle nie mamy, no to warto korzystać z takiego czegoś. Nie wiem, czy to jakby nastawiony bardziej na to, że będzie sypać i te dwie przyczepy, albo bardziej nie chciał, żeby zabraknęło może. A wejdzie mu na jedną to? To ci powiem, że może i faktycznie nawet chyba nie wejdzie. Dlatego też no miał nosa. Ale to się okaże, bo kolejny przejazd mam. W kolejnym przejeździe też, jeżeli ponad tą tonkę rypnę, a powinno być koło tony, bo fakt, że nie będzie chyba ten drugi. To będzie? Szerokościowo? O! Kurde tam, powiedzmy, że będzie w sam raz. Więc no, tu jeszcze tonka wtedy tego rzepaku. Rzepaku będzie. Jakoś to będziemy mogli sobie zakończyć. Także no, tutaj te pieniądze teraz, priorytet jest na pewno, żeby łotać. Na ten kumbaj do ziemniaków se... Najpierw łotać, 1900. O, jeszcze właśnie, to jest najgorsze, że tak... Teraz sobie liczymy, ale to 1900 to też trochę jeszcze zawoli mimo wszystko. Faktycznie można powiedzieć, że jeden odcinek samych usług i to będzie na spłatę za pracę. No ale już, co będzie nasz nabytek, to będzie. Tak sobie myślę, co my mogliby sprzedać z maszyn, ale to nie bardzo chyba. Z maszyn? Nie ma co. Kurwa, twoja macie. No przecież nic. Nie mamy co sprzedać niziska, Także tutaj nie będziemy sprzedać. Kurde, patrzę na to pole Ginka, ci powiem, chciałbym, żeby to był nasz kawałek kiedyś. Traktor trzeba sprzedać chyba. Nie, no tak właśnie też pomyślałem o tym, ale nie. Żeby bijąc na wszystko, kurwa, traktor byśmy sprzedali, byśmy się przepierdzieli. Wiesz co, wtedy by nie było niczego. Raczej, więc. Byśmy przepierdzieli bijąc na wszystko inne, tylko nie na, kurde, maszyny. Nie, jak kosiłeś, podobało ci się to pole, czy nie? Ja, fajny kawałek, tylko duży, nie? No, jest taki konkretniejszy, ale powiem ci, że żma i fajnie se radzi. Jo, bo by postawił przyczepy do zboża na górze, na dole i on jest w stanie na 100% pojechać do góry, bo w rzepaku ja jadę w górę, w dół, nie? Tak. A tutaj w zbożu myślę, że w jedną stronę by poleciał. Fajne takie pole, kurde, nie chcesz ty, aż tam jakbyś miał chwilę, to poczekaj, ja może to wrzucę. Zobaczę, jak to hektarowo wygląda. Co to jest w ogóle za pole? Pole numer 38. Pole numer 38. Czekaj. Ja sobie mogę to tak sprawdzić. Tereny. No jak najbardziej, to może być nasza kolejna dzierżawa. 60 koła. To będzie bardzo dużo za dzierżawę, to jest mniej więcej, pewnie to będzie też hektar. No to będzie mniej więcej podobne jak tutaj to pole, które żeśmy teraz dzieli dzierżawę. Tak. 38 hielc. Dobra, pójdźmy po ID i będzie łatwiej. Po ID to jest ID 50. Słuchajcie, robimy tylko sobie przejażdżkę. Wydaje mi się, że to też jest hektar. Że tu normalnie na tym polu będzie gdzieś hektar, bo po około 60 tysięcy chyba jest za hektar, tak mi się wydaje. Czekaj, my w tym sezonie musimy już jakąś dzierżawę odkupić, coś musimy zrobić. Dzierżawę? No nie musimy, bo dopiero wykupiliśmy, więc mamy tylko... A łąka? Znaczy, łąka na następny sezon. Łąka raczej następny, no jeżeli bo tak się zdecydujemy w ogóle na nią. A jak się postrzegasz na to? Na tą łąkę? Bierzemy tam, czy jednak coś innego szukamy? Ja ogólnie myślę, że nie musimy jej wcale brać. Bo nie, ogólnie nie porwała mnie, powiem tyle. Jakoś tak, kurde, wydaje mi się, że są fajniejsze pola na mapie. Spoko, że sobie tam porobiliśmy. 3 sezony nie jest źle. Ale tutaj, no nie wiem, nie porwała mnie ta łąka.
No. Powiem inaczej, zobaczymy jak w następnym sezonie, w tym sezonie ona będzie przesiewana. Będzie tam siane zboże. Chcemy zobaczyć właśnie jak tam wyjdzie, bo to jednak jest kawałek pola. Więc zasiejemy tam zboże i zobaczymy, bo może na żniwa będzie fajnie to wyglądało. Może po prostu nam się zobaczymy, to będzie. Jeszcze trochę czasu mamy na to, więc to tam nie ma tragedii. Dobra, 50. Szukamy sobie pola 50. Ja pierdzielę. 0,99. No. Pozdro 600. Czyli idealnie. Czyli bardzo podobnie to samo, co tutaj mamy. No bo tu było chyba 62-63 za 1,04. No tak. Więc... No pięknie. No, mieć tu fajne pole. Ale nie ukrywam. Zobaczcie ten klimat tutaj tej góry, jak się zjeżdża. Widać całą mapę. Totalnie całą mapę sąsiad by gdzieś tu robił, to by go można było mu światłami pomrygać, bo pewnie by zauważył. Albo bić brawo. Kolanami chyba. Także no troszkę słabo, że ten jęczmień nam tutaj nie doszedł. Z jednej strony i tak czy tak Bronek miał go gdzieś tam kosić. Tu ma zabrana. Spoko by było, ale ważne, że tak. Mamy pokoszone nasze 3 pola. Mamy słomę zebraną, jak sami dobrze słyszeliście. Także nieźle, wyskoczyliśmy jeszcze na jakość usługi. Dobornikiem żeśmy ruszyli. Także myślę, że spoko, bo to będzie no na pewno na grubym odcinku żniwnym się skupić. I liczę, naprawdę trzymam kciuki, że u Bronka, jeżeli będą te żniwa, to uda nam się położyć całe pole. Nie pamiętam jak to było z listulą. Nie no, na pewno położymy całe, bo to mogę ci zagwarantować, mordo, na pewno skosimy całe. Myślisz? No, na 100%. Od początku do końca odcinka. No, przyczepę tam na końcu postawisz, na jednym poprzeczniaku, tu drugą i non stop jeździć na ten, nie? No coś czuję, że te 4 przyczepy wywieziem. Ja jestem ciekawy, jakie to pole jest duże. Ile to ma? Nie jest wcale aż takie wielkie. Oj. Powiem ci, mordo, hektar jest na pewno. No to tak. To jest pewne, jak nie więcej. Szczerze? To dosypię mu na te przyczepie. Ty, nie godaj. Pełna. Nie godaj, że ja na zero miałem idealnie, dopełniłem przyczepę na 100%. Tak. Aha. No, bo nie mam pytań. Nawet kilogram tu nie poleciał przecież chyba. No ale robota zrobiona. No to szok. Dobra, ja sobie zjadę kombajnem, żeby tu nie zostawiać. Jadę go wyczyścić po tym rzepoku. Na polu jak nam najwyżej będziemy mieli popiół. Dobra. Jak się ruta składa. Włączmy sobie koguty. Pozdroiły się. Puszczasz mnie? Dobra. Trzymaj się mordeczko, na razie. Na razie tam. Dzięki. Ja rowerem wrócę. Dobra. To wrócę rowerem. Dolecę na gospodarkę. Leci machnąć. Zdążę? No, ten jeden rozrzutniczek sobie rozrzucimy na pewno. Idealny 40-minutowy odcinek. O, Linek akurat przyjechał, wyjeżdża. No, to dobrze, to się bardzo cieszę. Zobaczymy jak to tam też wyjdzie. Musisz dobrze tylko tam zobaczyć z Linkiem, żebyście tam dobrze pojechali. A, wiem. Bo jestem też ciekawy jak to tam będzie działało. Czekajcie, tu nie jedziemy, rozłożymy się tutaj przed tym polem. To nie jest dużo. Kurde, się rozdoiły. Co się stanęło, mordeczko? Nie, rozdoiły się samochody. Niczko po wiosce jeździć z kaderem, ci powiem. Dobra. Rozgasimy. Okej. Okay. Tu jest. O! A, czyli dobrze, że ta przyczepa tam była, bo kostek konkretnie na nią wchodzi. Co? Aż kuźwa, nie wejdę na ten, a. Że kostek mordo konkretnie tam wchodzi. Na przyczepę? No. A, w ogóle bez układania, nie? No, jest. Aha, czyli tutaj wrzuciłeś? Nie, tu ładnie słomy jest. Powiem wam tak, starczy nam to. Na pewno. Coś mi się tak wydaje, że nie ma sensu więcej robić. A. Polił. Dobra, przewieziono 20%. W trakcie. Ginek tu czeka, bo z burdami walczymy. Dobra. Kurde, byśmy musieli też zobaczyć ciekawe ile tam... Właśnie, to będzie ciekawe. Czy to tam sypieta na ten? Na ten wiatrokowy, czy na ten tak, normalny? Tak, wiatrokowy. Kurwa, o, trzeba byłoby tam obliczyć ile zostanie. No to dobra, to będę zaraz sprawdzę.
tak, bo to jest, kurde, wiecie, teraz najgorsze jest to, żeby to było na normalnym skupie ludziska, to my byśmy pieniądze dostali, wiecie, na easy, nie? Bez liczenia. A się okazuje, że wiecie, to jest gdzieś tam, tak mi się wydaje, że jak skończysz, to nie dostaniemy pieniędzy bezpośrednio. Na pewno nie. Dobra, ja mam jedną na powrót i mamy rozwalony obornik. 89. 93. 94. Kurwa, było pa tutaj eta, co? Ja napierdolę mu batą, poczekaj, o! To pozawisało wszystko. Dobra. No dobra, to jak chuj wtedy. No trzeba tylko obliczyć, ile to tam byśmy dostali za... 700 kila zostało. No weź to pomnóż. Poczekaj. Ja już odebrałem. To pomnóż to przez cenę i... Czekaj, poczekaj. Ja dodamy to i będziemy rozliczeni z Andrzejem. No musisz tak blisko robić, no. 850 kilo zostało, mordeczko. Dobra, to mu policz, 850. Po ile tam rzep? Po właśnie, po ile rzepok jest? Po 750. Zależy, jaką cenę mam patrzeć teraz. No nie, no patrz ten, patrz tą, taka, co jest teraz? Teraz, no. Dobra, 577. To może ile? Taki kalkulator, poczekaj. 0,750 razy 759. 300 coś? 645. Ło! Jest tak, że. 645, to był. Oj, chyba od razu przelew zrób temu. To. Na ile tam miał być? 1900. Dobra. Od razu tyś. Ty czekaj, ta fakturkę tam. Tam jest fakturka do opłacenia chyba. Zaraz to zrobimy. Czekajcie, to jadę tu do końca. Boże, kurwa, ten chleb nie dumknie. Znowu. Brunhilda wyszła. Dobra. Idę tu zapłacić. Czekaj, tak. Ale tu jest fajne pole przy tym młynie ogólnie, takie schodzące do tego młyna. A jak to się przebywało pieniądze na faktura? To mordo, jakbyś mógł, to nie wysiadaj. A przepraszam. Tak. Tak to zrobić, bo... O! Prześlij. Dobra, jesteś... Masakra. Zdać bogactwo! Ty, ale dobra, lepsze 72 niż 5 zł w tym, w portfelu, w kieszyni. Masakra. Dobra, tym pięknym akcentem z Brunhildą my się z wami żegnamy. Pięknie ona sobie tutaj leży, więc przy niej... O! Ej, ogólnie MTZ wygląda jak świnia z tymi lusterkami. Coś pięknego. Tym akcentem żegnam się z wami. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Czekam na wasze komentarze. Miłego dnia wam życzę. Jutro prawdopodobnie The Forest. Na razie, strzała. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.